O. Żona mi tu zrobiła twórczy bałagan i nie mieliśmy czasu posprzątać. Ale to dlatego, że rozwijamy nasze czuwajowe studio, stąd te wszystkie graty za moimi plecami. WD-40 też. Gdzieś diabeł przykrył ogonem i wszystko skrzypi. Przymrozek przyszedł, więc też oliwki trzeba było z dworu do środka ściągnąć, no ale to jest dobry prognostyk. Mam na myśli mróz i rozwój, rzecz jasna. Mróz jest dobry, bo inżynierowie, co nam ich tutaj instalują teraz po miastach, nie nawykli, a rozwój, ponieważ musi być optymistycznie. Jak to powiedział kiedyś pan profesor Bogusław Wolniewicz, świeć panie nad jego duszą. Optymistycznie, bo się musimy bronić, pani redaktor. No ale zastanawiają się pewnie państwo również, cóż takiego tutaj robię, co sobie wycinam. Oto, proszę państwa, ja sobie tutaj robię posła szczerbę. Wycinam sobie posła szczerbę. O. Już dawno na pracach technicznych nie byłem, ale mniej więcej tak sobie tego oto pana wyobrażam. A jest on teraz bardzo ważną figurą o światowym formacie. Do Ameryki poleci jako nasz skarb narodowy. Powinni razem z Joaśką, słoneczkiem naszym, ruszyć. No i zebrać jeszcze kilku cudaczków do kompletu. Niech za oceanem widzą, że sprawy traktujemy bardzo poważnie. Prawda? A na poważnie. Jezu, jest z niego aparat. Na poważnie to maluje mi się przed oczami, gdy tylko wyobrażam sobie kondycję naszego państwa, polityki polskiej, dyplomacji naszej nieszczęsnej ojczyzny, więc maluje mi się natychmiast przed oczyma twarz posła Szczerby. O, wprawdzie ten niespełna 50-letni polityk nie zajmuje jeszcze eksponowanej pozycji w kraju i niewiele od niego w Polsce zależy, ale jego styl działania, aparycja, zachowanie, wysławianie, no, polityczny charakter, miałkość i co najważniejsze, jak to odczytuję, partyjniacka mentalność i naiwność oddają w pełni wszystko to, czego polska polityka powinna się wystrzegać. No, dlatego poseł Szczerba będzie nam dzisiaj towarzyszył jako oferma kompanijna. Skąd ta oferma? W jednym z odcinków 40-latka, takiego serialu, młodsi mogą nie pamiętać, o życiu w PRL-u, główny bohater, inżynier Stefan Karwowski, zostaje wezwany do swojej macierzystej jednostki w ramach szkolenia wojsk rezerwy. Obserwujemy więc scenę jego pożegnania z rodziną. No i oto przy stole w dużym pokoju są dzieci, miał dwójkę dzieci, Jagoda i Marka, no i Magda, czyli szanowna małżonka, która w pośpiechu pakuje walizkę Stefana, a do środka wkłada piżamę, krawaty, sweterki i konfitury. Widząc to, Stefan, który stał już w mundurze, mówi: a coś ty mi tu nawkładała? No, ładnie bym wyglądał, od razu by mnie nazwali ofermą kompanijną. Tato, zadaje pytanie syn, to w każdej kompanii musi być oferma? Oczywiście, odpowiada Stefan, oferma jest tradycyjnym negatywnym wzorcem wychowawczym. Dowódca każe zrobić coś ofermie i od razu wszyscy wiedzą, jak nie trzeba tego robić. No i tym, w moim odczuciu, w polityce krajowej, no i dziś zagranicznej, jest właśnie poseł Szczerba. Ofermą kompanijną. Ale nie jest przecież tak, że osiągnięcia tego pana są jego wyłączną zasługą, o nie. Ktoś przecież, jak mówił hrabia Żorż Ponimirski u Dołęgi Mostowicza, no dźwignął go na piedestał. Bo to w okręgu czwartym warszawskim wraz z sąsiadującymi powiatami w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, no bo Szczerba jest posłem euro, zdobył 120 667 głosów. I po co o tym wszystkim mówię, po co ta rozbiegówka? No bo, proszę państwa, gdy jest wam ciężko, gdy opadacie z sił, a czasem tak się zdarza, a nawet tracicie nadzieję, energię do działania dla Polski, dla narodu, no to wówczas podziękujcie Bogu, że dał wam na tyle rozsądku, że nie znajdujecie się w gronie tych 120 667 osób, które wysłały na eksport z Polski taką kompanijną ofermę, że nie niesiecie teraz na sobie tak wstydliwego jarzma. Ale mówię też o pośle Szczerbie, ponieważ jego zawrotna kariera w strukturach własnej partii, desygnowanie go na kolejne ważne stanowiska, na których będzie on reprezentował Polskę przecież, budzi mój niepokój. No, co do dalszych planów partyjnego aktywu, oczywiście, z tym jest ten niepokój związany.
bo czy współczesny Caligula nie zechce w pewnym momencie, w najbliższym czasie zrobić z niego czegoś więcej niż senatora? Miejsce Trumpa jest na śmietniku, pisał w przeszłości europoseł Platformy Obywatelskiej, no w przeszłości, czyli podczas trwania wyborów amerykańskich. No i teraz ten sam człowiek, Michał Szczerba, będzie reprezentował Parlament Europejski podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych tuż po wyborach, w których wygrał Donald Trump. No i co? Chłop został wybrany na stałego sprawozdawcę do spraw Stanów Zjednoczonych w Komisji Europejskiej. Jest to Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Cóż, jaki parlament? Taki delegat. Teraz będzie miał okazję powiedzieć to Trumpowi w oczy. Pytanie tylko, czy wystarczy mu odwagi. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś o polskiej szkole dyplomacji, której chociaż nam wmawiają, że ją rozumieją, to w mojej ocenie pojąć do końca nie potrafią. Witajcie i czujcie się jak u siebie. To ja tu będę sobie robił teraz porządki po panu Szczerbie, ale zachęcę też was do tego, żebyście brali aktywny udział w tym, co nazywamy projektem Marek Miśko Czuwaj. O, gdzieś to trzeba odłożyć. Bo otóż ten projekt i kanał powstaje tylko dzięki wam, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Dziękuję wszystkim mecenasom, którzy decydują się na wsparcie Czuwaja, bo bez was i waszego zaangażowania tego wszystkiego po prostu i programów by nie było. Za wszystkie formy wsparcia dziękuję serdecznie, natomiast jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, no ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Za wszystkie serdecznie dziękuję. No to co? Zaczynamy. Te książki, które sobie tutaj leżą, to nie są książki, które mają wskazywać, że taki jestem inteligentny. Oto, bo po prostu zrobiło się bardzo mało miejsca w Czuwaju ze względu na poszerzanie planu filmowego, bym powiedział, w naszym studiu. Mam tu wszystko porozgrzebywane i nie miałem czasu posprzątać, a te książki świadczą tylko o tym, między innymi Ofiara Mszy Świętej w trzech tomach i wiele innych ciekawych historii związanych z papiestwem, związanych z historią chrześcijaństwa. Oznaczają one, że szykuję się do jutrzejszego programu, którego jeszcze nie napisałem. Pewnie będę niestety znowu robił to jutro, chociaż obiecuję sobie za każdym razem, że w niedzielę pracował już nie będę. Ale z drugiej strony dla szczytnego katolickiego celu, dlaczegożby nie, więc te książki nie świadczą o mojej domniemanej inteligencji, która być może nie jest też na zaawansowanym poziomie. Natomiast świadczą o tym, że w pełni się przygotowuję, a będzie to program poświęcony problematyce Ducha Świętego i kardynała Grzegorza Rysia, który ostatnio kilka rzeczy na ten temat ciekawych, bądź mniej ciekawych, wypowiedział. Opowiem o kilku przykładach papiestwa w historii, gdzie oni się upierają, że papieże zawsze są wybierani pod dowództwem Ducha Świętego i Duch Święty sam wskazuje palcem, kto ma zostać papieżem. No to myślę, że akurat w wyborze tych papieży, takich jak Jan XII, Duch Święty raczej udziału nie brał. Myślę, że nawet głosowałby przeciw. Panie, wybacz za takie porównanie, ale wracamy do naszej tematyki, do pana posła Szczerby, bo to temat jest bardzo ważny i drażliwy. W dyplomacji, czyli sztuce uników, sztuce gestów, sztuce powiedzenia komuś, że jest nic nieznaczącym trybem w mechanizmie politycznym, ale w tak miły i uprzejmy sposób, że można by się rozpłynąć z namiętności, ważne są symbole. Na tak wysokim poziomie spotkań nie ma miejsca, nie przewiduje się żadnych pomyłek. Każdy ruch, każdy gest staje się natychmiast polityczną manifestacją. Dyplomacji nie wolno mylić z etykietą, czy też
kulturą osobistą. Bo etykieta, protokół czy wspomniana kultura nie są w dyplomacji niczym innym jak oddychanie dla każdego, kto potrzebuje oddychać, aby żyć. To jest rzecz absolutnie pierwszorzędna i normalna, więc nie wolno nikogo głaskać po głowie, szczególnie dyplomaty, bo jest kulturalny i zna się na etykiecie. Piekarz zna się na wypiekach, czy ktoś go za to chwali, że potrafi uruchomić piec i urobić ciasto. W dyplomacji potoczne zdanie: chłopie, nie marnuj mojego czasu, bo nie masz niczego, co mogłoby mnie zainteresować i spadaj, bo blokujesz miejsce innym, brzmi mniej więcej tak. W pełni doceniam pańską obecność i zaangażowanie, jednakże pozwolę sobie skupić się na innych priorytetach, które w tej chwili wymagają mojej uwagi, co z pewnością zrozumie pan jako wyraz mojego głębokiego oddania sprawom najwyższej wagi. Albo gdy ktoś chce przekazać komunikat o innej treści, na przykład: człowieku, jesteś niezrównoważony. Jeszcze kilka lat temu prowadziłeś prostacki talk show w podrzędnej europejskiej telewizji, a dziś przychodzisz jako wysłannik wielkiego niegdyś narodu i oczekujesz atencji, chociaż jeszcze wczoraj odgrażałeś się, nie mając żadnego pokrycia dla swoich słów, ściągając na siebie i wszystkich, którzy z tobą przebywają, uwagę przeciwnika? O, w dyplomacji tak mocne zdanie mogłoby zabrzmieć: wspaniałą dziś mamy pogodę, prawda? No, różni się ona znacząco od tej, która dzisiaj panuje w naszym kraju, ale miło, że pan przyjechał. Dokładnie to samo. Można powiedzieć to w taki sposób. Dyplomatyczny. Cywilizowany. I teraz weźmy na warsztat zdania, które faktycznie padały w ostatnich miesiącach z ust, pożal się Boże, nadwiślańskich polityków. Oto Szymon Hołownia, jak dobrze pamiętamy, ale to jest bardzo dobry przykład, o Władimirze Putinie. Zostaliśmy postawieni dzisiaj przed najpoważniejszym egzaminem od pokoleń i chcę wam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię, prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić, za kraty albo na cmentarz. A jak brzmi takie zdanie w świecie ludzi poważnych? Poważnych polityków, dyplomatów. Na przykład tak. Polska jako kraj doświadczony szorstką, a czasem i bardzo bolesną historią z sąsiadującą z nami Rosją, musi mieć się na baczności. Nasze nastawienie nie może nikogo dziwić. Nie może dziwić Zachodu i Wschodu, dlatego się zbroimy. Oczywiście, że wolelibyśmy współpracować ze wszystkimi państwami, budować silne relacje, nawet z Rosją, no ale trudno jest nam to zrobić w sytuacji, w której inny nasz sąsiad został napadnięty. No skąd jako Polska mamy mieć pewność, że nie będziemy kolejni? Jeżeli jest tak, jak twierdzi prezydent Rosji, że Polska nie ma się czego obawiać, że nie jesteśmy obiektem zainteresowań jego państwa, no ich specyficznej formy prowadzenia polityki międzynarodowej, to powinien to wykazać, tak jak dzieje się to pomiędzy zwykłymi sąsiadami. No, Władimir Putin mógłby zacząć od rozmów i powiedzenia wprost, dlaczego zaatakował Ukrainę i co powinno się stać, aby zdecydował się terytorium tego kraju opuścić. Polska wie, czym jest piekło wojny. Dlatego zawsze będziemy zachęcać do pokoju. Można? No można. Oczywiście, że można. No ale niestety. Traf chciał, że Michał Kobosko wyjechał do Parlamentu Europejskiego i marszałek Hołownia stracił swojego spin doktora. Jak Kobosko w Polsce był, to nawet coś tam Hołownia mądrego nawet powiedział. Kiedy zniknął? No, obserwujemy to wszyscy od pewnego czasu. Jakie są efekty? A teraz Donald Tusk o Władimirze Putinie podczas lutowego zjazdu szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej. Prawda jest oczywista. Putin jest zbrodniarzem wojennym, a jedynym powodem wojny jest agresja rosyjska na Ukrainę. Tu nie ma miejsca na neutralność czy symetryzowanie. No ale można było przecież to samo powiedzieć w dyplomatyczny sposób. Na przykład. Zachęcam wszystkich uczestników tego spotkania do głębokiej refleksji, ponieważ to, co spędza sen całej Europie z powiek, przywodzi na myśl najczarniejsze karty z historii. Prezydent Putin ma świadomość, że polityków oceni historia. Pytanie tylko, jak na jej kartach chce być zapisany. Widzimy, co się dzieje, dlatego pogłębiamy nasze sojusze i wzmacniamy nasze kraje. Nie dlatego, że konflikt jest tym, o czym marzymy, ale dlatego, że pokój jest tym, do czego powinniśmy dążyć. Powinien dążyć do niego również Władimir Putin. No chyba, że już podjął decyzję. W takiej sytuacji będziemy reagować zgodnie z racją stanu swoich narodów. No brzmi lepiej? No oczywiście, że brzmi. Można by tak było? No można, ale problem polega na tym, że plebs lubi, jak się szasta hasłami o niezawodności własnej strategii w sposób mniej wyrafinowany. No nie zamawia się krabów w restauracji, jak nie potrafi się obsługiwać sztućców do kulturalnego ich zjedzenia.
Ale żeby nie było, że tylko tamta strona, strona obecnie rządowa, jest pod tym moim dzisiejszym atakiem i bombardowaniem. Czas więc na premiera Mateusza Morawieckiego, który w maju 2022 roku w brytyjskiej stacji Sky News powiedział tak. Jeśli Europa i wolny świat przegra tę bitwę, przegra tę wojnę, nie będziemy już dłużej bezpieczni, ponieważ zawsze będziemy zagrożeni i narażeni na szantaże ze strony Putina. Oczywiście chcielibyśmy, żeby został całkowicie odsunięty od władzy, ale reprezentuje on brutalną siłę, a Rosja jest supermocarstwem. Jeśli ostatecznie Ukraina przetrwa jako suwerenne państwo, co jest naszym jedynym celem i powodem, dla którego wspieramy Ukrainę na wszystkie możliwe sposoby, to będzie to nasze zwycięstwo. To zdanie jawi mi się już nie tylko jako politycznie infantylne, naiwne i po prostu durne, chociaż rozumiem jego intencje, ale polityk nie jest uczestnikiem programu o nazwie Koncert Życzeń, gdzie można sobie wybrać piosenkę i pozdrowić członka rodziny, ale rzeczywistości, która nie zna kompromisów. Przy tej wypowiedzi więc zostaniemy trochę dłużej, bo o ile w przypadku cytatów z premiera Tuska i marszałka Hołowni chodzi o jakieś tam dziecięce puszenie się, tak tutaj została przedstawiona pewna wizja świata, której prawdopodobieństwo spełnienia jest raczej, powiedziałbym, tak średnie raczej, tak zerowe nawet. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. A jeżeli by do takiej wizji doszło, to i tak nie daje nam ona gwarancji bezpieczeństwa. Polityk powinien to wiedzieć. Ale jak widać, nie każdy szef rządu musi być politykiem. No to przeanalizujmy. Jeśli Europa i wolny świat przegra tę bitwę, przegra tę wojnę, nie będziemy już dłużej bezpieczni, ponieważ zawsze będziemy zagrożeni i narażeni na szantaż ze strony Putina. Rozumiem chęć zagrzewania do walki, bo też bym wolał, aby w miejscu Rosji był jakiś ciepły ocean, może być indyjski, ale nasze bezpieczeństwo nie wynika jedynie z domniemanych, mniej lub bardziej imperialnych zakusów atomowego mocarstwa, jakim jest Rosja, ale nieustannego zwiększania swojego potencjału gospodarczego, militarnego i budowaniu narodowej więzi. Tak, by w czasie, będę to cedził teraz, żeby zrozumieli, w czasie próby ktokolwiek miał jeszcze potrzebę utożsamiania się z państwem, którego paszport nosi w kieszeni. Zawsze byliśmy szantażowani przez Rosję, ale ten sam szantaż był stosowany również jeszcze nie tak dawno przez Stany Zjednoczone, państwo położone w Palestynie, Niemcy, Wielką Brytanię, a nawet Francję. Szantaż jest bowiem w polityce zagranicznej rzeczą choć normalnie obrzydliwą, no to tutaj normalną. Wielcy gracze prowadzą swoją grę nie razem, ale przy współudziale mniejszych. Jeżeli chcesz mieć miejsce przy stole i nie jeść ze służbą w kącie, to musisz wykazać, dlaczego to miejsce przy stole ma do ciebie należeć, dlaczego na nie zasługujesz. Ale jest jeszcze inna metoda. Zdać sobie sprawę na temat swojego faktycznego potencjału. Nie obrażać się, że posadzono cię wśród najsłabszych i tych mniej znaczących, tylko rozejrzeć się dookoła i zostać liderem tych mniejszych. No ale do tego potrzeba jest jakiegoś zmysłu. Premier Morawiecki kontynuował w Sky News. Oczywiście chcielibyśmy, żeby Putin został całkowicie odsunięty od władzy. No i tu jest ta subtelność, która wynika z braku rozumienia pewnych mechanizmów, które przecież już były w obsłudze i które znów się powtarzają. Otóż zaprowadzenie w Rosji demokracji na wzór zachodni jest możliwe tak, jak było możliwe zainstalowanie jej w krajach arabskich, gdy robiły to Stany Zjednoczone. Są takie kraje, w których mechanizm zachodni z tysiąca przyczyn, od biznesowych przez kulturowe i cywilizacyjne, nie jest w stanie zadziałać po prostu. Poza tym, kto powiedział, że jest on lepszy? Ten mechanizm, w domyśle. No tak czy inaczej, zmiana rosyjskiej czy ukraińskiej mentalności nie jest możliwa na wielu płaszczyznach, a skoro tak, i tu wróćmy do Rosji, to czy nagłe pojawienie się tam w jakiś przedziwny sposób męża opatrznościowego, który zaprowadziłby w jednym z największych mocarstw świata porządek, nie byłoby dla Polski większym zagrożeniem? No co mam na myśli? Oto Władimir Putin zostaje obalony, załóżmy. I załóżmy też, że do władzy dochodzi inny Rosjanin pokroju Aleksieja Nawalnego, który już rzecz jasna nie żyje, ale mówimy o rzeczy hipotetycznej. No, na temat tego już nieżyjącego polityka piali domorośli politycy nad Wisłą i wspierali, i monitowali, i słali pozdrowienia do więzienia, gdy tymczasem gość miał poglądy imperialne, był rosyjskim szowinistą i mentalnie
bardzo złym człowiekiem. Dowód? Bardzo proszę. Oto fragment książki Watacha Putina, Witolda Jurasza i Hieronima Grali, wydawnictwa Czerwone Czarne. Najpierw kilka słów o tym, kim są autorzy. Witold Jurasz ukończył studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, pracował w Zakładzie Inwestycji NATO w Warszawie, następnie związał się z Polską Służbą Zagraniczną. Od roku 2005 do 2009 był drugim, a następnie pierwszym sekretarzem w Ambasadzie Rzeczpospolitej w Moskwie. W roku 2010 objął kierownictwo Wydziału Politycznego Ambasady Rzeczpospolitej w Mińsku. Hieronim Grala z kolei to historyk, badacz dziejów Rusi i dyplomata. W latach 2000-2009 działał w służbie dyplomatycznej, był radcą Ambasady Rzeczpospolitej w Federacji Rosyjskiej, a pierwszym radcą od roku 2007. Był dyrektorem Instytutu Polskiego w Petersburgu i dyrektorem Instytutu Polskiego w Moskwie. I cóż mówili oni o micie Nawalnego? Cóż mówił, bo chcę się odnieść do jednego z tych panów, a dokładnie do pana Grala, cóż mówił o Nawalnym? Nawalny przez długi czas miał wsparcie Kremla. No ukamienują mnie, jeżeli to powiem o człowieku, który nadal siedzi w łagrze. Chociaż to jest żaden łagier, tylko kolonia. Kto nie widział z bliska kolonii, ten naprawdę ma wypaczone pojęcie. To jednak wygląda trochę inaczej, niż nam się wydaje. Nie tak jak u Szałamowa czy Sołżnicyna. Pamiętam polskiego więźnia w kolonii. Miał prawo do odwiedzin, przedstawiciel polskiej placówki pojechał go odwiedzić i zawiózł mu ojczystą prasę. A on wyraził ubolewanie, że polska ambasada jest tak tępa, że nie przywiozła mu Playboya, bo wszystko pozostałe na miejscu ma. Nawalny musiał wiedzieć, że znalazł się w spektrum zainteresowań i że mu po prostu pomagają. Ja pamiętam, jak zmieniał się stosunek Borysa Niemcowa do Nawalnego. Na początku w zasadzie wszyscy, od Jawlińskiego do Niemcowa, odnosili się bardzo podejrzliwie do Nawalnego, a to nie jest tak, że do każdego się odnosili podejrzliwie, bo stosunek na przykład do Chodorkowskiego był zupełnie inny. Też bywał krytyczny, ale zupełnie inny. A tu było cały czas podejrzenie, że coś tu niedobrze pachnie. I dopiero gdzieś, chyba po roku 2010, jest taki wywiad Niemcowa dla Swobody, w którym mówi: nie, nie, Nawalny jest naszym sojusznikiem. Wśród otaczających Rosję krajów skłóconych z Rosją jest przynajmniej jeden, w którym nazwisko Nawalnego do dzisiaj budzi jak najgorsze emocje. I to jest Gruzja, ponieważ on nie tylko poparł wojnę z Gruzją, on publicznie przekręcił nazwę Gruzini i mówił o nich Gruzyny, a Gruzyny to tyle co gryzonie. On jest po prostu wielkoruskim szowinistą. Małofiew i Dugin bardzo by byli zadowoleni z tego, co on głosi na temat Wielkiej Rosji i jej granic, praw sukcesji i tak dalej. I taki człowiek miał być w rozumieniu tych nadwiślańskich fantasmagorystów lepszy niż Putin? Dlaczego nie byłby lepszy? Bo naszą narodową sprawą jest trzymanie Rosji z dala od robienia interesów z Niemcami. Sojusze tych dwóch państw zawsze odbywały się ponad naszymi głowami i zawsze szkodziły Polsce. W interesie Polski, panie Morawiecki, nie jest to, żeby Putina nie było, ale to, co jest w polskim interesie. Na przykład to, żeby Rosja nie miała siły na współpracę z Niemcami przy jednoczesnym wykluczeniu Polski. W naszym interesie jest też szorstka, ale jednak współpraca gospodarcza z Rosją, co wydaje się być już niemożliwe. Oczywiście dla Węgier, dla Niemców, dla Francuzów będzie to możliwe, dla Polski nie. Albo to, żeby Rosja nie istniała wcale. No, co bez wojny światowej jest niewykonalne, a i wtedy wcale nie tak oczywiste. Którą opcję więc możemy wybrać, żeby była przedłużeniem naszej polityki zagranicznej? I na co w ogóle mamy wpływ? Polska polityka to polityka pampersów. Siku, kupę, papu. No, bez pomyślunku, że to, co się narobi, trzeba później jakoś ukryć, wyrzucić, a samemu się umyć. Jeżeli ostatecznie Ukraina przetrwa jako suwerenne państwo, co jest naszym jedynym celem i powodem, dla którego wspieramy Ukrainę na wszystkie możliwe sposoby, to będzie to nasze zwycięstwo. No chwilę, chwilę. Co to znaczy jedynym celem? To państwo polskie nie ma innych ważniejszych celów niż przetrwanie Ukrainy? Co to znaczyło, że na wszystkie możliwe sposoby? Wszystkie, czyli wszystkie? Czy wszystkie, czyli niektóre, bo tak sobie palnąłem? Jeszcze raz powtórzmy sobie tę dyplomację w wykonaniu byłego szefa polskiego rządu.
Jeśli Europa i wolny świat przegra tę bitwę, przegra tę wojnę, nie będziemy już dłużej bezpieczni, ponieważ zawsze będziemy zagrożeni i narażeni na szantaż ze strony Putina. Oczywiście chcielibyśmy, żeby został całkowicie odsunięty od władzy, ale reprezentuje on brutalną siłę, a Rosja jest supermocarstwem i jeśli ostatecznie Ukraina przetrwa jako suwerenne państwo, co jest naszym jedynym celem i powodem, dla którego wspieramy Ukrainę na wszystkie możliwe sposoby, to będzie to nasze zwycięstwo. Jak zdanie to mogłoby brzmieć w ustach dyplomaty, a nie menadżera, o politycznych ciągotach? Europie i całemu światu powinno zależeć na jak najszybszej deeskalacji tego konfliktu. Jeżeli Rosja twierdzi, że atak na Kijów był spowodowany wchodzeniem Zachodu w jej przestrzeń oddziaływania, a nie chęcią całkowitego podporządkowania sobie innego państwa, skoro Zachód twierdzi, że nie prowadzi polityki agresywnej wobec Rosji, to warto ze wszech miar, warto powiedzieć sprawdzam. Zawiesić działania wojenne i rozpocząć pertraktację natychmiast. I Warszawa jest gotowa, aby być gospodarzem takiego wydarzenia. Pomimo różnic interesów możemy, w co bardzo wierzę, jeszcze rozmawiać. Najwyżej nam nie wyjdzie, ale historia nie powie, żeśmy nawet nie spróbowali. Można? Można. Tylko po co? I teraz przechodząc z Moskwy do Waszyngtonu. Jest cała masa toksycznych, prymitywnych, głupich i nonszalanckich, nacechowanych ideologicznie wypowiedzi nadwiślańskich polityków o Donaldzie Trumpie. Gadali tak, bo byli przekonani, że wygra inna strona. Więc dlaczego nazywali go złodziejem, przestępcą, kryminalistą, seksistą, nazistą? Bo raz, że są głupi, dwa, że nie są żadnymi politykami światowego formatu, trzy, że nie rozumieją polityki i mechanizmów dyplomacji, cztery, że brak im wyobraźni. No nasi eksperci byli tak przekonani, że Trump przegra, że skreślili go, gdy tylko trwała gonitwa. I nagle pyk. Tak wygląda wola Amerykanów. Czerwone miejsca to tam, gdzie Trump wygrał, a niebieskie to tam, gdzie Harris wygrała. Głównie Kalifornia, gdzie główną rozrywką jest całowanie butów ludzi o konkretnym kolorze skóry, zabijanie nienarodzonych dzieci i kokaina zamiast kawy o poranku. No to idźmy dalej w tę dyplomację. Pan Szczerba, miejsce Trumpa jest na śmietniku. No inna sprawa, panie Szczerba, że choćby pańska rodzina pracowała 10 pokoleń, to i tak nie osiągnęlibyście tyle, co sam Trump w polityce i biznesie. Po drugie, jak będziesz pan sobie gadał jako prywatny człowiek, a nie jak mamy to zapisane w Konstytucji, reprezentant narodu, to rób co chcesz. Ale polityk musi myśleć, zanim powie. Po trzecie, w oczy byś pan to powiedział? Swoją drogą chciałbym to zobaczyć. Teraz jedziesz pan do USA jako ekspert Unii Europejskiej, to możesz się spotkać z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych i powiedzieć mu to w oczy. Czy zabraknie odwagi, co? Miejsce Trumpa jest na śmietniku. W języku dyplomacji można było powiedzieć to inaczej. Wyrażam inny pogląd niż Donald Trump, a jego politykę uważam za szkodliwą. Albo jestem zwykłym posłem, a pan Trump jest byłym prezydentem sojuszniczego kraju. Mamy wiele wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi, ale mnie poglądy pana Trumpa nie przekonują. Można? Można. Tylko po co? Takiego języka plebs nie kupi. Trzeba rzucić kawał mięcha. Tak, żeby uznali pana za mocarza. Otóż uważam, że nie jest pan żadnym mocarzem. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Teraz wypowiedź pana Tuska. Zależność Donalda Trumpa od rosyjskich służb nie podlega dyskusji. Później pan premier sugerował, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych mógł być wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Po pierwsze, czy premierowi, byłemu premierowi kraju, który bez sojuszy nie przetrwa, bez, powiedziałbym, dużych sojuszy nie przetrwa, wypada tak powiedzieć? O kimkolwiek? Oczywiście, że nie. Czy Donald Tusk może mieć taką wiedzę i czy jest taka wiedza o tej agenturalności rzekomej prawdziwa? Nie wiem. Ale załóżmy, że tak. Czy gadanie w ten sposób pomaga Polsce w lepszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi? Czy wypowiedziane słowa sprawiły, lub czy choćby istniał cień szansy, żeby mogły sprawić, że liderzy innych państw staliby nagle od stołu, przyznali rację Polsce i zerwali współpracę z Trumpem? No oczywiście, że nie. Więc po co było to mówić? Gdy trzeba inwigilować własnych obywateli,
dużo słabszych niż machina państwowa. Gdy trzeba im dokuczać, wszyscy jesteście cwani. Ale gdy trzeba robić politykę, do czego przecież jesteście powołani, okazuje się, że poza naszym podwóreczkiem nikt nie chce z wami grać w piłkę. Porażające. Radosława Sikorskiego i jego małżonkę już sobie podaruję. Szkoda strzępić ryja. No jak facet, który chce się nam jawić jako najlepszy polski dyplomata i jak widzę prawdopodobny kandydat na prezydenta Polski z dużą szansą na wygraną, a nie potrafi zostawić swoich emocji w domu, to nie ma o czym rozmawiać. Zresztą, jak zdecydują się na niego w PO postawić, to i tak partyjny beton zapatrzony w rozkazy wodza bez względu na wszystko i tak odda Sikorskiemu pałac. Swoją drogą, takie pytanie mnie naszło. W ilu krajach na świecie szefem dyplomacji jest człowiek o podwójnym obywatelstwie? Ciekawi mnie odpowiedź na takie pytanie. Czy Radosław Sikorski, tak jak inni, którzy starali się o obywatelstwo, składał przysięgę wierności jej wysokości królowej lub jeśli nie chciał przysięgać na Boga, składał opcjonalnie oświadczenie oraz ślubowanie lojalności Wielkiej Brytanii? A jak brzmi taka przysięga? Ja, i tutaj imię i nazwisko, przysięgam na Boga Wszechmogącego, że stając się obywatelem brytyjskim, będę wierny i prawdziwie wierny jej wysokości królowej Elżbiecie II, jej dziedzicom i następcom zgodnie z prawem, będę lojalny wobec Zjednoczonego Królestwa, będę szanował jego prawa i wolności. To treść przysięgi dla nowych obywateli Wielkiej Brytanii. Nieźle, co? Dyplomację można czytać jak księgę zaklęć, ale też przełożyć ją na bardzo prosty obraz stosunków i relacji pomiędzy państwami. Jak wyniesiesz z domu wychowanie, to też dużo pomoże. Wiesz na przykład, że nie warto kłócić się z sąsiadami, obgadywać publicznie, pomawiać czy obrażać. Wiesz, że nie wolno wtrącać się w wewnętrzne sprawy małżonków, nawet tych znajomych, bo zawsze obróci się to przeciwko tobie. Tak samo jest w polityce. Można nie lubić jakiegoś polityka osobiście, ale prawdziwy dyplomata zawsze ma świadomość, że nie reprezentuje siebie, ale całe państwo, a co za tym idzie, stojący za tym państwem naród. Jeśli więc w dyplomacji, nawet gdy sytuacja jest napięta i bardzo skomplikowana, politykowi puszczają nerwy albo kłapie ozorem na lewo i prawo, to wiedzmy, że ściąga on swoim zachowaniem dwie reakcje. Pogardę względem siebie i kłopoty dla tych, których przyjechał reprezentować. Jako człowiek, co prawda prosty, być może i nawet na tle innych mniej oczytany, zdający sobie sprawę z własnych ułomności i niewykorzystanego w pełni potencjału, staram się nie rezygnować z podejmowania mniejszych lub większych wysiłków intelektualnych w próbach odczytywania rzeczywistości. Z jednej strony bardzo to lubię, a z drugiej stoi za tym coś znacznie ważniejszego, a mianowicie świadomość, że każdy z tych ludzi, którym dajemy mandat na arenie międzynarodowej, mówi w naszym wspólnym imieniu. I tak słynne urosło już do rangi ponurej groteski wbijanie Putina w ziemię, które za cel nas wszystkich wskazał marszałek Bawidamek, czyli druga osoba w państwie, nie wpłynęło na relacje pomiędzy nim a tym, w kierunku którego słowa te wypowiedział. Zresztą w towarzystwie wicepremiera rządu i ministra obrony. Ale położyło się dodatkowym cieniem na relacje pomiędzy państwami i nie mam tu wcale na myśli relacji pomiędzy Polską a Rosją, nie tylko te relacje. Mówię raczej o postrzeganiu Polski przez jej partnerów. Znacie szaleńca, który dobrowolnie zgodziłby się na długą i trudną podróż z kierowcą, którym jest sąsiad, chwalący się, że wczoraj odebrał prawo jazdy? Albo taki, który jest zmęczony, mocno nabuzowany lub, co gorsza, czymś odurzony? No właśnie. To po co by mieli więc do naszego polskiego samochodziku produkcji amerykańsko-niemiecko-rzymskiej na podwoziu FSO wsiadać sąsiedzi, gdy wiedzą, że kiepsko wychodzi nam prowadzenie pojazdu zwanego dyplomacją. Sir Henry Watson, angielski dyplomata żyjący na przełomie XVI i XVII wieku, pouczał: poseł jest to zacny człowiek wysłany za granicę, aby kłamać dla dobra państwa. Z kolei Churchill dawał dwie inne, ale równie ważne nauki w tej dziedzinie. Pierwsza: dyplomata to człowiek, który dwukrotnie się zastanowi, zanim nic nie powie. Druga: dyplomacja to sztuka odesłania kogoś do piekła w taki sposób, że odchodząc zapyta jeszcze o drogę. Prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman zwykł mawiać: takt to zdolność nadepnięcia komuś na odcisk bez ubrudzenia mu butów. Charles de Talleyrand,
Minister spraw zagranicznych Francji z czasów rewolucji francuskiej również trafił w samo sedno. Mówił, dyplomata, który mówi tak, ma na myśli być może. Dyplomata, który mówi być może, ma na myśli nie. Dyplomata, który mówi nie, nie jest dyplomatą. I na koniec dwa ostatnie jakże ważne cytaty. Najpierw Ambrose Gwinnett Bierce, amerykański dziennikarz i eseista. W dyplomacji ultimatum to stanowcze żądanie, po którym przechodzi się do ustępstw. Natomiast Victor Hugo, jeden z najważniejszych twórców literatury francuskiej, mawiał, dyplomaci mogą zdradzać wszystko, z wyjątkiem swoich uczuć. I nie wiem, czy zauważyliście, ale u nas jest jakby odwrotnie. A teraz sprawdźmy, jak się robi politykę, wbrew tym wszystkim mędrkom, którzy plują na Orbana w internecie od samego początku wybuchu wojny. Otóż w piątek w Budapeszcie odbyło się spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Była to już piąta edycja tego spotkania. Któż wziął w nim udział? Szefowie 42 państw i rządów. Były to 24 państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Albania, Andora, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Kosowo, Liechtenstein, Mołdowa, Monako, Czarnogóra, Macedonia Północna, Norwegia, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania. W lipcu 2024 roku miało miejsce czwarte spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, któremu przewodziła z kolei Wielka Brytania, a wcześniej gospodarzami byli Czesi, Mołdawianie, Hiszpanie, właśnie Brytyjczycy, a na początku listopada, czyli w miniony piątek, Węgrzy. I teraz. Jak to jest, że ten znienawidzony Orban był w stanie zorganizować wydarzenie o skali ogólnoeuropejskiej, w którym udział biorą najważniejsi politycy na kontynencie? Ktoś powie, bo taka była agenda, bo to są wcześniejsze ustalenia w wyniku jakiegoś losowania lub jakiejś decyzji. No dobrze, ale dlaczego spotkanie to nie zostało zbojkotowane przez przywódców oświeconego Zachodu? Jak to się stało, że ramię w ramię z tym strasznym Orbanem stanęli obok siebie szefowa Komisji Europejskiej, prezydent Francji, Turcji, Włoch, Załęski i to w pierwszym szeregu? Bo Orban umie w politykę i nie kłapie ozorem. Stawia sprawy twardo. Dlatego go nie lubią, ale szanują. A gdzie znalazło się miejsce dla naszego przedstawiciela? O, właśnie tam. Czemu tam? No bo tyle na dziś znaczymy. No, chyba że chodziło o rozmieszczenie liderów państw zgodnie z tym, jak reprezentowane przez nich kraje położone są na mapach. No to nam wtedy przypadł północny wschód. Ale jeżeli tak, to kto przeniósł Turcję do centrum, co? I Ukrainę na zachód. No dobrze. Ale teraz na poważnie. Posłuchajcie relacji z tego spotkania. Co powiedział Orban, gospodarz tego wydarzenia? I czemu wszyscy ochoczo przyklasnęli? I teraz pomyślmy sobie, no zacznijmy marzyć. Czy nie chcielibyśmy takich słów usłyszeć z ust któregokolwiek ważnego polskiego polityka? Nie jesteśmy tu po to, by zarządzać upadkiem. Jesteśmy tu po to, by Europa znów stała się wielka. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Viktor Orban powiedział, że po wynikach wyborów w Stanach Zjednoczonych stało się jasne, że obóz zwolenników pokoju gwałtownie wzrósł. Zapytany o możliwość przeprowadzenia procesu pokojowego, premier Orban stwierdził, że wolałby nie zajmować stanowiska w sprawie, w której nie ma pełnego porozumienia, dodając, że istnieją różne opinie na temat przedłużania wojny oraz tego, czy powinno się szybko doprowadzić do zawieszenia broni i negocjacji pokojowych. Nie mówimy o zwycięstwie lub porażce, ale o zawieszeniu broni i życiu ludzi. Mówimy o powstrzymywaniu zniszczeń. Oświadczył, że Europa musi odpowiedzieć na nową sytuację powstałą w wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych. Dziś zrobiliśmy ważny krok w kierunku znalezienia rozwiązania akceptowalnego. Dla wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, powiedział dodając, że przywódcy Unii wezmą udział w nieformalnej kolacji po szczycie, po której w piątek odbędzie się spotkanie Rady Europejskiej, które może stanowić forum do wypracowania wspólnej odpowiedzi. Stary grzech ma długi cień. Tutaj Orban zacytował węgierskie przysłowie, wyjaśniając, że prędzej czy później trzeba będzie zapłacić cenę, jeśli działaniu nie towarzyszyć będzie przygotowanie intelektualne. Europejczycy, jak powiedział, przystąpili do wojny bez zdefiniowania zwycięstwa. Bez takiej definicji, jak oceniasz, jak długo musisz walczyć? Nigdy nie pytaliśmy, czy Krym również powinien zostać odebrany? Jak wygląda zwycięstwo?
Zapytany, czy prezydent Władimir Putin opowiada się za wojną czy za pokojem, premier Orban odpowiedział, że nie jest to dyskusja o stanowisku Rosji, lecz o Zachodu i NATO. I że to właśnie go najbardziej teraz interesuje. Zawieszenie broni, powiedział, było środkiem komunikacji, warunkiem koniecznym do osiągnięcia pokoju. Jeżeli rozmowy skupiałyby się zbyt mocno na tym, jak będzie wyglądać długoterminowe rozwiązanie pokojowe, szanse na zawieszenie broni zmalałyby. I teraz zobaczcie, bardzo ważne, bo Orban mówi to, o czym większość ludzi myśli, natomiast polscy politycy boją się powiedzieć. Chodzi o pożyczanie pieniędzy krajowi, który z nami graniczy, a którego nazwy nie możemy wypowiadać, dlatego że YouTube się uparł i za każdym razem, kiedy jego nazwa pada, obcina zasięgi. Posłuchajcie, to jest bardzo ciekawa wypowiedź. W związku z planowaną pożyczką w wysokości 50 miliardów euro dla tego kraju, finansowaną wspólnie przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, Orban stwierdził, że powstało pytanie. Jeśli Ameryka nie weźmie udziału w przyszłym finansowaniu, w jaki sposób Europa rozwiąże ten problem niezależnie, jeśli w ogóle? Ponadto, jak powiedział, kwota, o której mowa, wyraźnie nie wystarczy, a nowe wnioski będą napływać. Podniósł więc kolejne pytanie. Który kraj sfinansuje dalsze potrzeby Ukrainy? No ja powiem wam, że na to pytanie nie chciałbym chyba poznać odpowiedzi, a szczególnie nie chciałbym, żeby padła ona z ust naszych polityków. Ale wróćmy do Orbana. Dodał, że Europejczycy są mniej skłonni do finansowania wojny, której celu nie rozumieją, nie wiedzą, jak długo ona potrwa i czy sankcje będą skuteczne. Wynik rozmów pokojowych nie tylko zadecyduje o przyszłości tego kraju, ale również zdefiniuje rodzaj europejskiej architektury bezpieczeństwa. Jeśli Europa chce uczestniczyć w negocjacjach dotyczących budowy nowej europejskiej architektury bezpieczeństwa, ważne jest, aby komunikować się ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w wojnę. W przeciwnym razie zrobi to ktoś inny. Ktoś inny? No któż by mógł jeszcze zaangażować się w rozwiązanie tego konfliktu? Jego państwo nie leży w Europie. I nie mam tutaj na myśli intelektu posła Szczerby. Swoją drogą, Boziu droga, kto was podpuścił w tej platformie, żeby takiego gościa zrobić stałym sprawozdawcą do spraw Stanów Zjednoczonych w Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego? Przecież nie wybrali go tam ze względu na jego erudycję, tylko polityczne nadanie. No ludzie kochani, weryfikujcie, ja wiem, że krótka ławka, ale weryfikujcie. Czy wy wstydu nie macie? Dobra, poważne rzeczy teraz. Znowu Orban. Wracając do głównego tematu szczytu, jakim jest konkurencyjność, premier podkreślił, że wzrost gospodarczy Europy pozostaje w tyle za globalnymi konkurentami, a europejskie gałęzie przemysłu borykają się z wysokimi kosztami energii i malejącą rolą w globalnym handlu. Deklaracja budapesztańska, jak wyjaśnił, jest wezwaniem do działania stwierdzającym, że biznes jak zwykle nie jest już opcją. Deklaracja budapesztańska przedstawia 12-punktowy plan mający na celu ożywienie konkurencyjności Europy. Głównym celem jest rewolucja uproszczenia, mająca na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i administracyjnych dla przedsiębiorstw o co najmniej 25% do połowy 2025 roku. To zobowiązanie do redukcji biurokracji, argumentował Orban. Jest ono kluczowe dla wspierania przyjaznego dla biznesu środowiska, które wspiera innowacyjność i wzrost w całej Unii Europejskiej. Tak to się robi. To się nazywa poważna polityka. I to by było dzisiaj na tyle, oczywiście za chwilę na odchodne i jeszcze mała niespodzianka. Natomiast teraz jest miejsce i czas, aby podziękować wszystkim mecenasom za pełne zaangażowanie i to, co robicie dla projektu kanału Marek Miśko Czuwaj. Bez was Czuwaja by nie było, bez was nie byłoby tych programów. Za całe wsparcie serdecznie wraz z zespołem dziękuję, ale jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warto jest kontynuowania, to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zbiórki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. A na odchodne w sobotę. Klasa polityczna rozlokowana nad Wisłą nie walczy już dziś o należne nam miejsce wśród narodów Europy, ale o to, aby inni przestali się z nas śmiać. Może korzystając z okazji, powinniśmy otworzyć jakąś własną szkołę dyplomacji.
mogłaby się nazywać na przykład Szkoła Dyplomacji Odmiennej. Uczono by w niej, jak dyplomacji nie robić. Jak fechtować słowem w ten sposób, aby obrazić możliwie dużo osób w jak najkrótszym czasie. Jak ulegać emocjom i eksponować je w pełni bez pomyślunku, a następnie niemrawo z takich działań wychodzić. No, sporo by znalazło się nad Wisłą ludzi, którzy mogliby z powodzeniem prowadzić wykłady na takiej uczelni, nawet zajęcia praktyczne. Można byłoby bronić tam różnego rodzaju magisterek i habilitacji o takich tytułach, na przykład jak osłabić swoje szanse i zniszczyć relacje z innymi w kwartał. A wskazówka, moi drodzy, dla was. Jeżeli zechcecie ją rzecz jasna przyjąć, nie dajcie sobie nigdy wmówić, że nie możecie mieć własnego zdania. Że dziennikarz, polityk, biskup nawet, czy ekspert ma więcej rozumu przez samą tylko swoją funkcję, niż każdy z was. Nie wolno nam się poddawać, bo musimy wykuwać nowe elity. Oczywiście, kiedy ktokolwiek z nas zacząłby wygłaszać, czy już wygłasza zdania na jakiś temat, ocenia konkretną postawę polityka, czy nawet eksperta, jakąś sytuację, natychmiast zaczynają oblepiać nas wychodzące z różnych zakamarków internetu grupy wykwalifikowanych przegrywów, którzy odmawiają wszystkim innym prawa do kontestowania rzeczywistości. Tak jakby rzeczywistość była ich wyłączną domeną. A gdy brakuje im argumentów i dostrzegają wasze przygotowanie do rozmowy, to rozpoczynają swoją świecką litanię do cnót kardynalnych, zarzucając najczęściej nam, katolikom lub konserwatystom, pychę i brak pokory i tak dalej, i tak dalej. Prawdziwa pokora to świadomość, że się nie wie i wtedy się słucha w milczeniu. Ale nie jest nią sytuacja, w której wiesz i nie krzyczysz. Zrobili z Polski kraj największych frajerów świata. I świadomość tego, że nasze pokolenie jest za ten stan rzeczy odpowiedzialne, mnie osobiście przytłacza. Ale żeby nie kończyć pesymistycznie, zostawię was z wierszem Jacka Kowalskiego, który w chwilach zwątpienia zawsze dodaje mi otuchy. Druga informacja to program, który ucięty zasięgami przez cenzorów o wiadomej proweniencji, nie doszedł tak szeroko do odbiorców, jakbym chciał. Więc jeżeli oglądaliście ten program, możecie zostać i pomóc w nakręceniu licznika wyświetleń, popisać sobie na czacie. Jeżeli nie, a macie chwilę w ten sobotni wieczór, to wierzę, że będzie on, ten program, dla was pożyteczny. Za chwilę psalm rodowodowy Jacka Kowalskiego. Tymczasem dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Ku powieści tej nakłoń ucha, ludu wierny mój, a posłuchaj i miej wiecznie przed oczami, kimżeś między narodami. Patrz tam, gdzie Sarmacja jest żyzna, tam to była twoja ojczyzna, gdzie przodkowie twoi śmiali, z Rzymianami się ścierali. Na Paryżach Dunaj przebyli, tam o złotą wolność walczyli, a Rzymianom dawszy baty, wędrowali za Karpaty. Tutaj wtedy w lasach głębokich żyły tylko gryfy i smoki. Krwawym wzrokiem wkoło toczył człowiek z jaszczurczymi oczy. Zatem przodek twój złożył zbroję, skoro ujrzał dziedzictwo swoje i szczęśliwy już Sarmata szable z pługiem chętnie zbratał. Zaraz potem ochotnie zniża kark swój hardy przed znakiem krzyża, w czym wiadomość jest doniosła, że kobieta krzyż przyniosła. Potem przyszedł ów wiek żelazny, kiedy liczne odparł na jazdy. Minął wiek karmazynowy, kiedy wzięto go w okowy, a pobuntowana w okowach rozbiegła się dziatwa Lechowa. Resztę krwawym spiął wędzidłem zdrajca z azjatyckim bydłem. Ale jeszcze nie jest pobity świetny okręt Rzeczpospolitej. Czasem we śnie widzę nagle, jak rozwija świetne żagle. Hardym dziobem fale rozpruwa. Liczna, bitna załoga czuwa. Złoty sztandar podniesiony, aż ociera mu łzę wzruszony. Republiko, gdzie się zataczasz? W jakie obce porty znów zbaczasz? A z ojczystej twojej strony czyj dom będzie uczyniony? Ja się zowę rzeką podziemną. Bóg jest ze mną, orzeł nade mną. Choć się skryję, to wypłynę. A bądź pewien, że nie zginę. Do zobaczenia na Marszu Niepodległości. Czuwaj. Polska powinna być oczywiście bogata, ale to nie ulega żadnej wątpliwości, panie redaktorze, a każdy Polak powinien mieć bardzo dużo pieniędzy. Więcej niż chociażby mają Niemcy albo Francuzi. Chociażby na to byłem niedawno we Francji i widziałem na własne oczy, że oni mają,
A my powinniśmy mieć więc tyle co oni, albo jeszcze troszkę więcej. Tak o tyle na przykład, tak mniej więcej. Panie redaktorze, bo pieniądze się przydają. I nieważne, co mówią tutaj moi szanowni oponenci, oni po prostu nie rozumieją, że pieniądze Polakom są potrzebne. I my te pieniądze Polakom damy. My państwu, wszystkim, my je damy. My. Tak. Oczywiście, panie pośle, brzmi to wspaniale, ale skąd weźmiecie te pieniądze? No, przede wszystkim trzeba się skupić na dotacjach, bo Unia ma pieniądze. I w euro. Nie w złotówkach, czyli znacznie więcej. Unia nas nie zostawi, panie redaktorze. Chociaż oni mówią wszyscy, że nas zostawi, ale ona nas nie zostawi. Na to nas też nie zostawi. Panie pośle, nas na to nie zostawi. Dlatego, że ostatnio nasz przewodniczący rozmawiał, spotkał się, znaczy z taką panią, i ona go zapewniła, że tak będzie. I rozmawiali bardzo długo po niemiecku, także nie wszystko zrozumiałem, ale bardzo do siebie się uśmiechali i ona miała taką, jakby państwo to widzieli, taką zatroskaną twarz. Bardzo zatroskaną o nasz tutaj los. No i ona właśnie na końcu powiedziała, że będzie dobrze. A jak się pan zapatruje, panie pośle, na zadłużanie Polski? Panie redaktorze, no partia rządząca mówi, że w przyszłym roku będzie chciała pożyczyć jakieś tam marne 420 miliardów. My i mówię to państwu bez bicia. Publicznie deklarujemy, że pożyczymy 600, bo Polacy powinni mieć, proszę państwa, pieniądze. Halo? Tak? Tak? Tak, panie przewodniczący, tak. Euro? Mhm, tak. Zrozumiałem? Przyjąłem? Bez odbioru. Przepraszam. 600 miliardów euro. Tak. I my Polakom te pieniądze damy. To znaczy państwu oczywiście damy. Wam damy. To jeszcze może przedostatnie pytanie. Szpitale. Jak pan uważa... No, szpitale powinny przede wszystkim leczyć. Ponieważ taka jest rola szpitali. I nie widzę powodu, żeby nie leczyły. Każdy, kto uważa, że rolą szpitala nie jest leczenie, to znaczy, że nigdy nie kochał swojej matki. Weźmy na ten przykład takie tomografy. Ludzie długo czekają na tomografy. Jaki to jest problem? To trzeba kupić więcej tomografów. I po sprawie. I my te tomografy kupimy. No. Brakuje łóżek na przykład. Kupimy łóżka. No, ale wie pan, brakuje też specjalistów przecież. No, to trzeba zatrudnić specjalistów. I my tych specjalistów mamy. My ich przyprowadzimy, tak? Oni tu przyjadą. Będą tutaj nam się specjalizować. A jak nawet nie mamy, to ich tutaj zatrudnimy. Przyjadą. Stąd, stamtąd. No i na koniec, panie pośle, ostatnie pytanie. Czym dla pana jest Polska, panie pośle? Hmm. Mówiąc Polska, myślę o tym boćku, który przycupnął na skraju lasu i gryce, która jest jak śnieg biała, gdzie bursztynowy świetrzeb pała. Świetrzop. Świetrzop. Panie pośle, świeżop. Tam było bursztynowy świeżop. A. No tak. Widzi pan. I my to wszystko w Polsce damy. A ja tak po prostu, jako obywatel, chciałbym uzyskać odpowiedź na jedno pytanie. Na jaki procent będzie ta pożyczka z KPO, którą tak bardzo większość z nich mydli nam oczy? I kto spłaci zaciągnięty w imieniu Polski przez polityków dług, który dziś rano o 9 wynosił już 1 679 406 644 232 zł? Pniemy się ku górze w dynamicznym tempie. W nieco ponad miesiąc na zegarze mamy już prawie 12 tysięcy subskrypcji, a pierwszy film osiągnął poziom ponad 41 tysięcy wyświetleń. Jeszcze raz dziękuję za każdą formę wsparcia. Link do tego, jak możecie to zrobić, znajdziecie w opisie i w pierwszym komentarzu. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj w sobotę. Dziś o tym, po co nam jest Polska. Czy jest pan za tym? A czy jest pan za tamtym? Czy powinno być tak? A może inaczej? A gdyby pan mógł, to co by pan zmienił? A pani co by zmieniła, gdyby pani mogła?
A jak już będzie pan posłem, to szpitale będą prywatne czy państwowe? Jak będzie wyglądała Polska po przejęciu władzy przez państwa formację? Do szału. Uwierzcie, do szału doprowadza mnie to nieustanne gdybanie i przedwyborcze zadawanie pytań o niczym. Przecież od tych ludzi i ich obietnic, zapewnień i tak nic nie zależy. Żadna z tych odpowiedzi, choćby była cała ze złota i podobała się wszystkim przy stole podczas niedzielnego obiadu, jeżeli ktokolwiek w ogóle jeszcze je wspólne niedzielne obiady, i tak nic nie zmieni w moim ani w waszym życiu. Po co dziennikarze zadają więc te kretyńskie pytania? Jak powinna wyglądać reforma systemu edukacji? Pan poseł, bardzo proszę, 30 sekund, czas start. Naprawdę? Reforma systemu edukacji, od którego to systemu zależy wychowanie przyszłych pokoleń, no i w konsekwencji przyszłość naszego kraju, ma być streszczona w 30 sekund? Gdy jesteś więc politykiem i masz te 30 sekund, podczas których skupiają na tobie uwagę widzowie tej czy innej stacji, czyli twoi potencjalni wyborcy, to nie mówisz, jak powinno być i w co wierzysz. Mówisz to, co ciemni ludzie chcieliby usłyszeć. Bo masz tylko te 30 sekund. Musisz się spodobać. Jeżeli celem jest więc umocnienie pozycji wśród twardego elektoratu, zachwalają oni swoje rządy, rządy swojej formacji. Mówią wtedy, żadna reforma, panie redaktorze, nie jest potrzebna, ale czas, abyśmy mogli to wszystko naprawić po naszych poprzednikach. Natomiast jeżeli celem polityka jest przyciągnięcie części elektoratu z partii przeciwnej, łagodzą wówczas przekaz. Wiele elementów programu naszych przeciwników jest godnych uwagi, problem jednak w tym, że oni nic nie zrealizowali, ale spokojnie, my to zrobimy. No a gdyby zadanie postawione przed politykiem polegało na utwardzeniu gruntu pod stopami wiernego elektoratu, atakują wówczas najbardziej znienawidzonych oponentów. Dosyć rozkradania Polski, dosyć kontrolowania obywateli, rozgonimy tę bandę i posadzimy wszystkich do więzień. Obiecuję i gwarantuję, że za każdą ukradzioną złotówkę obywatelom będą siedzieć. Miejcie świadomość, że w tych telewizyjnych debatach, w których zmusza się kandydatów na jakiś urząd do streszczenia wizji funkcjonowania państwa, o którego mechanizmach, bądźmy szczerzy, często nie mają oni pojęcia, w kilka minut, w ogóle nie chodzi o merytorykę i chęć przedstawiania wizji przyszłości tej czy innej partii, ale o emocje, wprowadzenie w drżenie najcieńszych strun naszego umysłu. Jakież bowiem na litość boską może mieć pojęcie o szkolnictwie, gospodarce, rolnictwie czy wojskowości ta kobieta? Albo ten facet. Albo takie oto osoby poselskie. No, wymieńcie jedną rzecz. Jedną, dla której warto jest płacić temu gościowi kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Albo temu po 50 tysięcy w europarlamencie. No, jedną. To, czemu jesteśmy poddawani, nazywa się manipulacją, a metody, z których korzystają bardziej rozgarnięci politycy, erystyką. Oczywiście nie posądzam naszego kochanego słoneczka pani Schöring-Wielgus czy pani Anny Marii Żukowskiej o jakiekolwiek zdolności, a już z pewnością erystyczne. No bo nie wolno mylić bazarowego gdakania o niczym z przesławną sztuką prowadzenia sporów bez względu na fakty. No bo tym jest erystyka. Ale ktoś im przecież mikrofony pod te dzioby podkłada, prawda? Debaty nie wygrywa więc ten, kto mówi mądrze, ale ten, do kogo należało ostatnie zdanie. Tak jest. Nie ten, kto nawet mniej sprawnie przedstawi jakże ważną wizję państwa, ale ten, kto sprytem i sztuczkami przyćmi mądrzejszego od siebie oponenta. Przecież każdy z nas wie, że zmiana systemu emerytalnego, formuły funkcjonowania państwowej służby zdrowia, szkolnictwa, nie jest możliwa do wprowadzenia nawet i w 10 lat. Tu jest potrzeba wspólnego działania całego narodu, całej masy wyrzeczeń i dogłębnego przemodelowania państwa. Ale nigdy to nie nastąpi. Wiecie dlaczego? Bo każdy z nas, ja i ty, musielibyśmy zrezygnować z ułudnej wygody, w której jako tako, ale jeszcze żyjemy, i poświęcić się dla celu wyższego. Dlaczego to nie nastąpi? Ponieważ cel może i wielu z nas widzi, no i nawet zgadza się, aby podążać wspólnie w jego kierunku. Ale nie mamy zaufania do tych, którzy ten kierunek nam wskazują i mówią, że będą przewodniczyć w podróży. Jakie można mieć zaufanie do polityków czy państwa? Do tego państwa, które codziennie cię grabi, zadłuża, zaskakuje, zakazuje, kontroluje ponad miarę? Do państwa, które niesprawiedliwie traktuje, które gnębi przy pomocy funkcjonariuszy aparatu urzędniczej opresji?
nie gwarantuje sprawiedliwości przed sądami? A gdy już zwiążesz jakoś ten koniec z końcem, to na 2 lata zamykają kraj, rujnując jego gospodarkę, przy pełnym wsparciu usłużnych dziennikarzy kretynów. O, dziennikarze, to już jest osobny temat. Ich cechy charakteru, zdolności prowadzenia rozmów, dociekliwość, zadawanie pytań, aparycja, wygląd, często to wszystko nas fascynuje. Ale to nie na waszych urodzinach bawią się politycy. I nie z wami grają w tenisa, tylko z nimi. Nie da się sprzątnąć stajni Augiasza w jeden wieczór i co najgorsze, niewielu ma na to chęć. Albo takie pytanie, komu przekaże pan swoje głosy poparcia, panie pośle? Jak to przekaże? Przecież to, że raz zagłosowałem na człowieka z tego czy innego powodu, nie oznacza, że to on będzie teraz podejmował decyzję w moim imieniu, że będzie dysponował moim głosem. Skąd on ma wiedzieć, co ja zrobię na przykład w drugiej turze? Wiecie, dlaczego tak pytają? Bo mogą. Bo traktują nas jak swoją własność. Mimowolnie. Durni dziennikarze i starzy wyjadacze. Sprytni politycy. Powiem wam, że marzę o strukturalnej i wybitnie eksperckiej debacie o Polsce, podczas której zetrą się ze sobą poważne koncepcje i idee. Tak, żeby tygodniami szły iskry. Nie o gadaniu dla samego gadania, albo żeby szwagier mógł przytulić 100 tysięcy za wynajem sali pod Garwolinem. Ale o takiej konferencji najpoważniejszych umysłów w kraju, najtęższych głów, Polaków z kraju i zagranicy, którzy skuszeni wizją patriotyzmu i wzniosłych idei o naszej ojczyźnie, o przyszłości, przedstawią nam Polskę na nowo. Taką Polskę przyszłości. A na odchodne. Bardzo bym też chciał, żeby ktoś zadał w końcu głośno pytanie. Po co jest Polska? Nie czym jest. Nie co ona dla mnie oznacza. Tylko po co jest. Gdybyście teraz, każdy z was, mieli stanąć na konferencji w Wersalu i przekonać mocarzy tego świata do tego, że Polska musi istnieć. I Francuzi z Niemcami i Amerykanami nagle by zapytali: ale po co, panie Jacku, panie Kamilu, pani Małgosiu, po co nam Polska? Dlaczego mamy być zainteresowani jej trwaniem? Z jakiegoż to ważnego powodu Polska ma istnieć? Co z tego będziemy mieli? To co byście powiedzieli? Co byście odpowiedzieli? Jak byście obronili Polskę, gdyby ktoś zadał wam pytanie: ale po co nam jest Polska? Ja chyba mam swoją odpowiedź na to pytanie. Podzielę się z nią innym razem. A wy? Zadajcie sobie je teraz, sami. Po co waszym zdaniem jest Polska? Jesteście niesamowici. To dzięki wam i waszemu wsparciu przez lekko ponad miesiąc udało nam się zrobić gigantyczny krok dla rozwoju i utrzymania projektu Marek Miśko Czuwaj. Jestem zobowiązany za każdą wpłatę, zarówno tę jednorazową, jak i cykliczne. Jeżeli mają państwo jakieś życzenia i uważacie, że można byłoby ten kanał uskutecznić, polepszyć, to jestem do waszej dyspozycji. A jeżeli uważacie, że treści są interesujące, cenne, no i powinny być publikowane, a bez waszej pomocy mi się to nie uda, nadal możecie wspierać. Poprzez chociażby postawienie kawy, aby mnie przysnął, lub za pomocą zrzutki. Potrzebne linki znajdziecie w pierwszym komentarzu i opisie tego nagrania. Marek Miśko, czuwaj! Aha! Zapraszam was też jutro na godzinę 19 na nasz cotygodniowy cykl Czuwaj Katoliku w niedzielę. Kłaniam się państwu w pas. Marek Miśko, czuwaj.